Istotna zmiana w zasiłkach chorobowych wypłacanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli przedsiębiorca spóźni się z zapłatą składki, ZUS nie wstrzyma mu wypłaty zasiłku chorobowego. Ta zmiana nastąpi już w styczniu. Dotychczas choćby jeden dzień opóźnienia powodował, że prowadzący działalność nie tylko musiał uregulować zobowiązania, ale też prosić Zakład Ubezpieczeń Społecznych o tak zwane przywrócenie terminu. Zmian jednak jest więcej. Do tej pory zasiłek chorobowy za okres pobytu w szpitalu wynosił 70%. Od stycznia zostanie podwyższony do 80%. Kolejna zmiana dotyczy okresu pobierania zasiłku. Do tej pory wypłacany mógł być za 182 dni. Według nowych przepisów po ustaniu ubezpieczenia będzie można pobierać zasiłek chorobowy do 91 dni. Ta zasada nie będzie dotyczyła m.in. osób chorych na gruźlicę lub niezdolnych do pracy w okresie ciąży. Osoba, której wyczerpał się okres zasiłku, nadal będzie mogła wystąpić o świadczenie rehabilitacyjne. Przysługuje ono maksymalnie przez 12 miesięcy osobie, która nadal choruje, jednak rokuje odzyskanie zdolności do pracy w wyniku dalszego leczenia lub rehabilitacji. Istotnie zmieni się sytuacja kobiet, które urodziły dziecko po utracie pracy spowodowanej śmiercią pracodawcy. Jeżeli ubezpieczona była zatrudniona na umowę o pracę i ta umowa wygasła z powodu śmierci pracodawcy, to do dnia porodu kobieta będzie otrzymywała zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego. To znaczy, że kobiety w ciąży, które stracą umowę w związku ze śmiercią pracodawcy, będą zabezpieczone tak samo jak te, których pracodawca uległ likwidacji lub upadłości. Od niespełna miesiąca obowiązuje już inna korzystna zmiana dla płatników składek. Dotyczy ona zwolnienia z naliczania i opłacenia odsetek za zwłokę od wpłat dokonanych po 18 września 2021 roku. Nie trzeba naliczać i opłacać odsetek za zwłokę, jeżeli ich wysokość nie przekracza 1% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Obecnie jest to 28 zł. W 2022 roku będzie to 30 zł i 10 groszy. Przed 18 września przepisy ustawiały ten próg na poziomie znacznie mniejszym, poniżej 7 zł.